Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować Państwu, że przyjęliście moje zaproszenie i za to, że możemy się dzisiaj spotkać. Powiem szczerze, że to spotkanie tak dosyć spontanicznie wymyśliłem, kiedy przeczytałem o bardzo ogromnym sukcesie Laura. Domyślałem się również, że wśród naszych mieszkańców gminy Miosa, zwłaszcza uczniów z naszych szkół, są również inni bardzo doświadczeni już sportowcy, młodzi sportowcy, którzy reprezentują naszą gminę, ale nie tylko, bo również nasz kraj na wielu zawodach sportowych. Chciałbym w tym spotkaniu dzisiaj serdecznie podziękować i pogratulować naszym najmłodszym sportowcom i życzyć im dalszych wspaniałych sukcesów i tego, by mogli nas reprezentować na arenach i arenach krajowych, i arenach międzynarodowych. Pozwólcie Państwo, że takim symbolicznym gestem moich gratulacji będzie wręczenie wyróżnionym młodym sportowcom takiej pamiątkowej, nie statuetki, tylko kto się Urka nazywa? Grawerton. Jeśli mogę, to według kolejności, którą mi tutaj pani Urka. Chciałbym serdecznie gratulacje złożyć Karinie Szymaniak, która